Witajcie ludzie, z tej strony Krzyży, a to jest kolejny odcinek sobotniego wyzwania w The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Dzisiaj mamy wyzwanie, które się już od dawna ciągnęło w komentarzach, więc trzeba by w końcu je zrobić. Jest to wyzwanie od użytkownika Zeus PC, albo Zeus, wolałbym Zeus, o nazwie Emo, gramy Ewą. Przedmioty to jedynie żelazka, czyli Razor Blade i nie wiem dlaczego... A, dobra, dlatego mi nie dodało. To dobra, załóżmy, że to już zostawimy w spokoju. Razor Blade, jest. Możemy brać item z item roomów, też roomów. Ze sklepu nie możemy brać, z arcade też nie. Czyli tylko z też room i z devil roomu, w porządku. Zasady dodatkowe. Używasz każdej pigułki, jako spotkasz. Chyba, że nie masz do niej dostępu. W porządku, żeletki musisz użyć przynajmniej raz na piętro i oczywiście nie możesz jej zmienić. Nie możesz brać itemów od anioła, jakbyś je spotkał w też roomie. W porządku. Na start dostajesz kartę Joker. Dajesz sobie max... dajesz sobie luck na maxa w dół. W porządku. Czyli właśnie mamy luck. Okej, minus 100, widzę, że to jest max, więc... set. W porządku. I jeszcze mam sobie dać Joker. To jest sobie, ustawimy tu. W porządku. Dostaję kartę, ale nie mam konieczności używania jej, więc poczekam, aż dostanę jakiegoś soul hearta. W ogóle luck down maksymalnie to jest... najlepsza rzecz, jaka mogła mi spotkać. Zobaczycie dlaczego. Powinienem dostać masę skrzynek, czyli masę itemów. W porządku. Tears up. Tylko szkoda, że taki kiepski. Raz na pokój, no to użyjemy na bosie. O, nieważne. Nieważne. Mam... A, oh, Jesus. Nie chcę si do tego samego. Okej. Okay. I jeszcze Joker. Nie wiem, co tam tutaj chciałem powiedzieć, ale po prostu zupełnie zapomniałem, że Fejmin przecież to nie był jak Fejmin i się nie... To znaczy, Jesus fucking Christ, nie umiem dzisiaj mówić. Pomyliłem w sumie ruchy Headless Horsemana z Fejminem i byłem pewien, że on się będzie trzymał na swoim poziomie po prostu. Nie wiem dlaczego mi się tak pomyliło, ale tak się stało. Oh, come on, ten damage. Nawet muszkę czarną nie mogę zwanshotować. Jesus. I muszę się upewnić. W porządku. Żebym skrzynki dostawał. Aj, nie sięgnęło, no cóż. A to męczymy na powoli. Liczę... o Jesus. Liczę na jakieś serduszka. Bo chcę odbić ten curse tomb. Okej, okay, może nie tym razem. I tu jest Fejmin. Dobra. Widzę ten Hoy of Babylon i ptaszek zostały, bo nie dałem starting items... nie dałem jako starting items Razor Blade, tylko po prostu dodałem sobie później. Ale myślę, że i tak zginę, więc Let's do it. Okej. Okay. Teraz będziemy ginąć przy każdym użyciu, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Może dostaniemy jakieś serduszka. Dobra. Już easy w tym pokoju.
że sobie za chwilę Jokera dodamy. A z jego użyciem poczekamy. Okej, giniesz. Czarne muszki możemy sobie załatwić na sam koniec. Nie ma co się z nimi śpieszyć przecież. I zaraz na spokojnie. Czytałem tam. Nie, to w innym challenge'u czytałem, że polejt. Okej. Jeszcze się upewnię. Czy to tutaj było? Nie ma nic tu. Okej. Okej, jakoś idzie, ale nie jest zbyt ciekawie. O Jezus, szkoda, że nie mogłem tego w żaden sposób zgasić. I... No, dużo tutaj nie dostaliśmy, no cóż. Tylko nie zginąć w tym pokoju. Dobra, już będzie luz. I daj mi coś ciekawego, proszę. No, ujdzie. Ten Hopper sobie chwilkę poczekał. Na szczęście. I przesunął mi bombę. A chciałem dwóch załatwić za jednym razem, dlatego tak głupio ją położyłem. I Kainz. Aj, niech ujdzie. Niech będzie. Niech. Ujdzie i niech będzie. To miałem na myśli. O, Jesus. I moją przewagę właśnie sobie zepsułem. Co mamy tu? Co mamy tu? W porządku. W porządku. Zapomniałem sobie dać Joker. Zobaczymy, czy się przyda na tym florze, czy nie. Jedziemy. Oj, źle, nie w tą stronę. A dobra, może zobaczymy. Jeżeli mi tu eksploduje tak głupio, to będzie nieciekawie. Bo nie wiem, ile on jeszcze hitów potrzebuje, żeby eksplodować. Jest za blisko, jest zdecydowanie za blisko. I stąd, idź. No. I to nie ma znaczenia akurat. O Jezus. A, dobra, mam przecież jeszcze kartę. To luz. Żeby głupio tego nie zrobić. Tak. Ja i tak zginął, więc. Whatever. Lubię ten damage. Teleport, no raczej się nie przyda. Razorblade użyte. Zobaczę jeszcze raz zasady. Każdej pigułki jak na razie nie spotkałem. Przynajmniej raz na piętro załatwiony. Żadnych itemów z Angel Roomu też nie wziąłem. Joker na start załatwiony. I szczęście na sam dół. Troszkę właśnie nie rozumiem, dlaczego nic nie dajeś w zasadach, a... Znaczy no, w zasadach w sumie dajeś te pokoje, a tam nie wstawiłeś tych zasad, ale... Niech będzie tak, jak zrobiłeś. Ważne, że to jest przynajmniej czytelne. So far, so good. Ten fire rate w ogóle.
Okej. I ostatni, świetnie. A i was nie lubię, nie lubię, nie, nie, nie lubię. O, to teraz to już w porządku. $0.12. I tak do sklepu nie mogę wchodzić, więc. O, dobrze jest. W porządku. Oh jeez. O, o to chodziło, o to chodziło. Najwyżej będziemy musieli się na koniec zabić. No cóż. A w sumie może zrobić tak. I sobie idziemy stąd z cynketem. I załatwione mam użycie. Oh jeez. Uciekaj. I rozwalamy typków. Na pewno tego challenge'u nie uda się wygrać, bo to już widać przez te dropy serduszek, serduszków itp. Okej. Ajaj, ajaj, ajaj. A zwal ten kamień. Wolno idzie, troszkę za wolno. Okej, okej. Nice. Pierwszy pil. Full health. Po co mi jak mam jedno serduszko? Tyle serduszek, ale co z tego jak nie mogę ich brać? Nawet jakbym chciał. Znaczy no, chcę, ale nie ma slotów. O to mi chodzi. Jeez. W porządku, jedziemy dalej. Tylko 5 żyć zostało. Okej. Okej. I też room. W porządku. A, już sana wypić. Cieszę się, że muchy nam nie weszły, a ten oczywiście musiał naprawić ich fejla. Spoko. Tylko szkoda, że żadnych pilów nie spotykamy. Więc to PhD nie jest jakoś strasznie pomocne. Tędy jest boss. O, i przecież osty dostałeś, ej. To się nie przyda. Husk. I ja rozumiem, że jeszcze nie użyłem Razor Blade. Okej, okay, nieważne. Trzeba będzie to załatwić za sekundę. Darur Kate nawet nie opada się wchodzić. Jak można się domyśleć? Soulhead? I zrobimy tak.
Co trzeba użyć? Okej, to już nie ma problemu. Nie ma problemu. I to już raczej wszystko. Jest chestik. Kolejny kluczyk. O! Było blisko. Tutaj łatwo się zagapić, ale na szczęście tym razem ogarnąłem na czas. Tu nie ma wejścia. O, czyli jest ten pokój. Ten pokój. Ajajaj, ajajaj. Pakujcie się w ogniska! Pakujcie się w ogniska! Nieważne. Jak na razie tylko rozwalam te ogniska. Nie! Dobrze. Dobrze, że nie podniosłem. Because damage up. Dobra. Sack of penny. O, oh, Jesus, ten kurstium. On może mieć wszystko, co potrzebuje. On może mieć właśnie to, co potrzebuje. I tak zginę wcześniej czy później, więc... Może być wcześniej. O, jeez. Okej, co tutaj mamy? Nic ciekawego. A to tu jesteś, przez to jesteśmy soluchajce do przodu, więc... Worth it. Teraz tylko do bossa. I cieszyć się, że w ogóle przeszliśmy... Tak, że doszliśmy tak daleko, bo przeszliśmy to akurat jak na razie dużo powiedziane. I... Liczę na więcej golden chestów, ale no cóż. Użyłem Razor Blade? Nie użyłem. Że ta muszka. To jest mus akurat. W porządku. Muszę Brims napołać, bo inaczej na pewno daleko nie dojdę. Ten uśmieszek zupełnie boja. Do sklepu nie mogę. Okej. Easy. W dół już nie idę. Nigdy więcej. No chyba, że będzie taka odnoga, że sobie pójdę tutaj w dół, ale wiecie, o co chodzi. O, myślałem, że będzie double kill, nieważne.
Okej. W porządku. Zrobimy tak. Zginiemy. Zginiemy? Jak to rozwiązać? Najlepiej. Bo tak to bije, zginę. I zdarzy Solucheta. Nie wchodzę tam i tyle. A to może być Gapi, muszę tam wyjść. Muszę tam wyjść. Muszę. Dlaczego ja to zrobiłem? A chciałem, nie wiem dlaczego, że nie wiem dlaczego. Chciałem spróbować, czy nie da się tak szybko wyjść i wejść jeszcze, jak jest ten efekt jakby zranienia. Bo tak na przykład można farmić sobie nieskończoną ilość użyć IV bag, czyli temu, który się dostaje po rozwaleniu Blood Machine i pozwala na ranienie się samemu i dostawanie kasy. Okej. Cztery życia, to trzeba pilnować już. Okej. Teraz tylko w stronę bossa. Szkoda, że nie ma golden chestów, już drugi raz mówię. O Jesus, dlaczego to jest na mojej drodze? A, dobra. A, Jesus! Myślałem, że da się sobie duszko tak przenieść. Używasz każdej pigułki, jaką spotkasz, czyli od razu. Dobra. Czyli i tak bym dostał tego full health, więc Tylko mi się bomba tu zwróciła. 9-9, spoko. I pyk. Teraz będzie dobry boss, więc się przygotujemy. Jedziemy. O jeez, skąd się to wzięło? Bardziej to może być w Tinted Rocku? Jeżeli tak, naprawdę nie przypominam sobie, że miał to wcześniej. Cel jest podany? Nope. That sucks. Ale można się domyślać, gdzie. Gdzie są golden chesty? O, za szybko. Słuchaj, ci się na pewno przyda. Może tędy? Tak. Pamiętajcie, że mamy wafer, więc warto. Easy. Zbliżył nam się solucharcik. Tylko gdzie jesteś, bosie? Gdzie jesteś? Okej. Koń się na pewno przyda. To się na pewno przyda akurat.
Tu się chciałem upewnić, a. I... Jeez. Muszki akurat mogą się przydać, więc spoko. Już się przydają. Come on. Man. W porządku. Mogło być gorzej. Wiem, że to jest takie kontrowersyjne pod względem nie... Jak to tam było? Nie mogę podmienić Razor Blade, ale w sumie jakby tak na to popatrzył, wchodzę i wychodzę z Razor Blade, więc... Naginanie zasad, tak to bym to nazwał, nie łamanie. Ale grając Evo trzeba naginać zasady. To akurat musicie wiedzieć. Oh, come on. Okej, jeszcze tam rozwalcie. Dziękuję. I powinno pójść szybko. W porządku. Mogę użyć na następnym pokoju, ale nacisnąłem, jak o tym pomyślałem. I tak za wiele by to mi nie dało. W sensie jakoś strasznie by mi to nie pomogło, w ten sposób. Bo dać by dało, zaoszczędziłoby mi ćwierć sekundy. Załóżmy, że tutaj nie będę podmieniał. Razor Blade. I zobaczmy, jak szybko pójdę. O, Jesus! Ile razy ja nie użyłem Razor Blade? Pewnie z 3. Trzeba nie użyć. Albo 4? Chyba od tego, jak poli dostałem. Jesus! 1. Nawet mogę profilaktycznie 5 dać. To i tak nie ma znaczenia na ten. Nie może ci powiedzieć, że później powinno mi tam zawierać serduszko, bo mam wafer od samego początku, więc... To załatwione. Za mało razy na pewno nie dałem. Sobie wezmę tylko bomby. To raczej nie jest anielski item. To też raczej nie jest anielski item. A tego nie chcę. Cały czas często widzicie, dostaje się jak ma się najmniejszy poziom szczęścia. Więc opłaca się. Pechowcy mają lepiej. Właśnie. Dead end. Może tędy? Ale wątpię. No właśnie. Speed and range. Speed, spoko.
Range akurat tutaj raczej się nie zmieni. O, jeez. Nie. Nie. Dobra. Nie, dzięki. Minimash. Speed and range. Nie, dzięki. Starczy mi speeda. Spoko. Oh jeez. Użyjemy Razor Blade. I... Dzięki wielkie ludzie, że oglądaliście. Ponaginałem zasady, a przynajmniej jedną. Jokera sobie nie dodawałem. O jeez, jak szkoda. Ale oprócz tego myślę, że... Całkiem nieźle mi poszło, w sensie takim, że nie złamałem tak dużo zasad jak zwykle, więc dzięki wielkie ludzie, że oglądaliście. Do następnego razu. I mam nadzieję, że będziecie pisali jakieś wyzwania, bo niestety tutaj musiałem zerknąć właśnie do wcześniejszego odcinka, bo nie miałem za dużego wyboru. Nie przedłużam, siema.